Hej, zapraszam Was dzisiaj na ostatnio przeczytanych. Dzisiaj będą dwie serie. Pierwsza to będzie historia Pandory English, Teramos, Krwawa Hrabina i Pajęcza Bogini. I mamy tutaj opis. Pandora English, sierota z małego miasteczka, na zaproszenie tajemniczej ciotecznej babki Celi przyjeżdża do Nowego Jorku. Ucieka od tragicznej przyszłości, by zrealizować marzenia o pisarstwie. Sprawy przebierają jednak nieoczekiwany obrót. Przede wszystkim neogotycka rezydencja mieści się w zasnutej mgłą części Manhattanu, która nie widnieje w żadnej mapie, a sama Celia, projektantka mody dla gwiazd w złotych latach Hollywood, jest wytworna, nienaturalnie młoda i zawsze ukrywa twarz za wualką. Pandora zaczyna pracę w redakcji czasopisma o modzie, a jej pierwszym zadaniem jest relacja z gali promocyjnej najnowszego cudownego kremu o nazwie Krew Młodości. Jednakże jest coś niepokojącego w samym kosmetyku, jak również w Atanazji, zabójczej piękności będącej twarzą produktu. Okazuje się, że Krew Młodości zawiera tajemniczy składnik. Składnik, dla którego warto zabić. Tak. Poprawię się? Już. Tak, książka. Ta seria ma trzy części. Tak, trzy części. Trzecia jest odkrywanie tajemnic. Powiem szczerze, że nie mam tej trzeciej części i nie wiem, czy ją będę kupować. No, historia jest fajna na pierwszy rzut oka, jednak rozgrywa się na tak wolno, tak po prostu wszystko się dzieje wolno, że dopiero pod koniec po prostu poczułam, że coś czytam takiego fajnego. To jest niby fajne, a jednak czytało się to tak... jeszcze czytałam to w autobusie i tramwaju, jadąc tam i z powrotem. Więc tak. Taki nie ogarza mnie czasem. Dobra, co jeszcze o książce? Pandora jest bohaterką, która jest z jednej strony taką, którą lubię, a z jednej strony jest taką bohaterką, której nie znoszę. Czyli fajne są te uczucia i w ogóle wszystko takie przeżywanie, srata tata, ale z drugiej strony, no ile można, na serio, ile można. Nie mogę się za bardzo wypowiedzieć o tej książce, bo to była taka książka, z którą miałam takie mieszane uczucia, że się nie da normalnie powiedzieć. I powiem szczerze, że czy mam ją polecić? Tak nieszczególnie. Może są jakieś fani Pandory English, ale nie polecam. Jak zazwyczaj jestem na tak, to tym razem na nie. I teraz coś, co naprawdę bardzo polecam, czyli W otchłani, milion słońc i cienie ziemi. Ja już dawno przeczytałam W otchłani, tylko chciałam Wam powiedzieć, że co to jest za historia. No ale to jest śmiertelna odyseja. Taka to jest seria i to jest Beth Revis. Beth, nie wiem. To jest tak. Nieodległa przyszła 17-letnia Amy i jej rodzice biorą udział w misji, której celem jest zalodnienie nowej planety. Podróż ma trwać 300 lat, którego pasażerowie... Do tego pasażerowie poddani są hibernacji. Któregoś dnia Amy zostaje brutalnie zbudzona z lodowatego snu. Ktoś próbuje ją zamordować, statek kosmiczny zmienia się w zdradliwą pułapkę, jego mieszkańcy poddaje się władzy najstarszego, despotycznego i przerażającego przywódcy. Jest jednak jeszcze starszy, zafascynowany Amy, zbuntowany nastolatek i następca najstarszego, zdeterminowany, by przejąć władzę. Czy Amy może mu zaufać? Tak. No i to jest Milion Słońc i Cienie Ziemi jako kontynuacja, czyli co się działo potem na statku i potem już nie powiem gdzie. Bo to samo z siebie to się chyba rozumie. Aha. Dobra. Po pierwsze, mamy tutaj tak jakby podział. No to jest podział na właśnie tych twoich bohaterów, czyli Starszy i Amy. Po prostu to jest tutaj taki podział rozdziałów, że jest jeden Amy, potem jest starszego zazwyczaj. Zazwyczaj nie ma dwóch pod rząd, chociaż w tej trzeciej jest właśnie kilka pod rząd. Co mnie teraz dziwiło. I tak, jeśli drugą część czytałam, tak wiecie, tak nareszcie, to trzecia na początku była taka...
mogłoby być lepiej, ale potem na sam koniec się zdziwiam, bo miałam kilka scenariuszy, które po prostu mogłabym przysiąść, że mogłyby być na serio zakończeniem tej książki, ale jednak nie, był to ten scenariusz, którego się chyba najmniej spodziewałam, chociaż no, powinnam się go chyba spodziewać jak najbardziej, ale się najmniej spodziewałam po pewnym czasie. Też fajne jest to, że oboje bohaterów się też tak zmienia. Sponsorowany filmik z mówieniem fajnie teraz będzie. Tak. Amy jest sol ziemi, że tak powiem. Czyli z tej pierwotnej, na której żyjemy, a wszyscy zmierzają w stronę centauri ziemi. Czyli takiej nowej ziemi, którą będzie trzeba zaludnić. I tak. Na tym błogosławionym jest tyle rzeczy takich po prostu niezrozumiałych dla Amy, że ona się najpierw musi dowiedzieć tego wszystkiego. Nie, najpierw musi się dowiedzieć tego wszystkiego i zrozumieć. I zacząć współpracować z tymi ludźmi, że tak powiem. No a starszy już tam żyje i tak Amy jest dla niego czymś nowym, czymś zaskakującym, czymś zupełnie fascynującym, o, że tak powiem. Nie mogę tego określić teraz, bo przeczytałam już dawno pierwszą część i pamiętam ją dobrze, ale drugiej i trzeciej części bohaterowie zmieniają tak swoje oblicze według mnie, że nie można być takim, że tylko pierwsza część jest taka najlepsza i w ogóle. Że tak powiem, jak ta pierwsza część jest chyba kilka tygodni trwa, to ta druga część już się zaczyna po 3 miesiącach, czyli jest zmiana całkowicie na statku. A trzecia część jest chyba od razu. Tak, od razu. Więc to jest coś nowego dla mnie. Takie rozróżnienie. Tak, wszystko jest tak wymieszane w taką cudowną całość, która się splata na całą tą śmiertelną odyseję, którą mogę polecić chyba wszystkim, bo i bohaterowie są ciekawi, są różne takie zwroty akcji, które czasem są przewidywalne, czasem są trochę mniej przewidywalne, czasem się ich w ogóle nie spodziewam, a naprawdę czasem myślę przez 10 minut, co się dzieje w tej książce. Tak. No tyle. Powiem szczerze, że już się odzwyczaiłam od gadania. Jeszcze dzisiaj mam trochę zdarte gardło, bo krzyczałam na animacji, więc... tak. I to tyle na dziś. Nie polecam, polecam bardzo. Tak powiem w skrócie. I... no i co, zapraszam Was do kolejnych filmików. Pa, pa!